In-game. W grach takich jak Forza Horizon 5 czy Test Drive Unlimited Solar Crown nie mogą po prostu sobie nagrać samochodu z rzeczywistości i skopiować ten dźwięk do samochodu. Muszą od podstaw zaprojektować i zaprogramować dźwięk każdego samochodu tak, aby jak najbardziej przypominał ten z rzeczywistości. Szukałem w sieci najbardziej fabrycznych dźwięków samochodów, jakie można znaleźć, dlatego że w Test Drive czy w Forza Horizon 5 zaczynamy od samochodów bez żadnego tuningu. Wielu dźwięków nie udało mi się znaleźć, przeważnie w sieci można znaleźć mocno przetuningowane wersje wydechów, mocno zmodyfikowane samochody lub repliki bardzo starych aut z innymi silnikami niż były montowane fabrycznie.
Większość ludzi uważa, że G-klasa G65 z V12 6,5 litra pod maską brzmi naprawdę fantastycznie w rzeczywistości, ale to dlatego, że większość dźwięków tych samochodów, które gdzieś tam widzi się w sieci, na Instagramie czy gdziekolwiek, to są mocno przerobione wydechy tych samochodów, które oczywiście po tuningu brzmią zajebiście, ale przed tuningiem no niekoniecznie.